Być może słyszałeś, że Polska to kraj kolonialny, że sprzedaliśmy swoje zakłady, a zachodnie firmy drenują nas z ludzi, pomysłów, talentów czy pieniędzy. Ja jestem Michał, a dzisiaj wstać mnie, zobaczmy, co się stało z polskimi firmami. Obecnie zagraniczne firmy zatrudniają w Polsce 2 miliony osób, czyli 13% wszystkich pracujących. 20% z nich jest z zagranicy, 24% należy do państwa, a pozostałe 56% jest w polskich prywatnych rękach kapitalistów. Obcy kapitał celuje głównie w przetwórstwo, handel, deweloperkę i działalność profesjonalną. Branża spożywcza w każdym kraju jest kluczowa. Jakkolwiek rynek spożywczy, warty w Polsce 400 miliardów złotych, jest w większości w polskich rękach, to pamiętajmy, że dla spółdzielni mleczarskich, zakładów mięsnych, drobnych przetwórni czy rolników najważniejszy jest handel. W przeszłości było łatwo. Rolnik szedł do lokalnego GS-u, czyli sklepu spółdzielczego, i wystawiał towary na półce. Tylko, że od 2004 roku rozpoczęła się wielka monopolizacja. Kiedyś mieliśmy sklepy u Julki, Krysi, Basi czy FHU Bożena, czyli niezależne jednostki. One wszystkie przeszły pod banderę większych koncernów. To oznacza, że każda firma spożywcza musi teraz dogadać się z gigantem. Oni mają tabun specjalistów i prawników. Najczęściej zakupy robimy w dyskontach oraz supermarketach, razem 53%. Osiedlowe spożywczaki to kolejne 18%. Pokazuje to, że po zachłyśnięciu się hipermarketami w latach 90. odeszliśmy od nich na rzecz mniejszych sklepów, które są bliżej naszej pracy czy domu. Moglibyśmy porównać ilość sklepów polskich sieci, ale jest to niemiarodajne. Liczą się przychody, bo po nich widać, która sieć jest naprawdę ważna. Istotniejszy jest sklep, w którym kupujesz zakupy na obiady na cały tydzień. Największy jest Lidl, Biedronka i Auchan. One razem mają aż 62% rynku detalicznego w Polsce. Dla porównania Żabka ma jedynie 3%. Jeśli chcesz częściej otrzymywać takie odcinki, wspieraj Stać mnie na YouTubie lub na Patronite. Biedronka ma 28% udziału w polskim rynku. Aż 24% ankietowanych Polaków deklaruje, że robi zakupy tylko w tej sieci. Biedronka wbrew wszelkim domysłom nie jest polskim sklepem. Była nim jedynie od 1995 do 1997 roku. Wtedy właśnie sprzedano 210 sklepów do portugalskiej firmy Jeronimo Martins. Obecnie gigant ma w Polsce 3400 sklepów i zatrudnia 80 tysięcy osób. Dla portugalskiej firmy Polska jest najważniejszym rynkiem z corocznie rosnącym zyskiem. W zeszłym roku było to aż 2,8 miliarda złotych. Podobnie ma się sytuacja z Rossmanem. Ma on 25% rynku i jak każdy chyba się domyśla, jest niemiecki. A rocznie ma ponad miliard złotych zysku i daje pracę 18 tysiącom osób. Również niemiecki jest dyskont Lidl, który zatrudnia 24 tysiące osób i ma rocznie 1,7 miliarda złotych czystego zysku. I zanim ktoś powie, że jest wolny rynek i państwu nic do tego, chodzi o bezpieczeństwo, aby w razie konfliktów i napięć politycznych móc wyżywić obywateli. W 2021 roku Carrefour miał być sprzedany Kanadyjczykom. Nie doszło do tego, bo rząd francuski zablokował projekt. Głównym argumentem było to, że sam Carrefour ma 20% udziału w rynku, co czyni go największym prywatnym pracodawcą we Francji. Tylko jak to strategiczne bezpieczeństwo żywnościowe ma się do polskich realiów? Małemu producentowi jaj czy serów łatwiej jest wejść do krajowej sieci niż do globalnego giganta. A takich głównie mamy, bo zdominowały nas zagraniczne firmy. Ktoś może powiedzieć, by po prostu odbudować polski handel. Oto lista faktycznie polskich sklepów. Tylko po zsumowaniu zysków tych polskich sieci handlowych mamy wynik 1,3 miliarda złotych rocznie. Wynik jednak ciągnie jeden podmiot. Dino generuje 84% tego całego polskiego zysku. Uwzględniamy tu grupę Eurocash, której głównym właścicielem jest Portugalczyk. Jednak walka z gigantami nie jest łatwa. I przykładem jest tu Piotr i Paweł. Sieć upadła w 2021 roku i sprzedano ją do holenderskiego Spara za całe 1 euro.
Podobnie jest z rynkiem meblarskim. Szwedzka IKEA ma 35% polskiego rynku i zysk 121 milionów złotych. Kolejny na podejście jest Black Red White z Biłgoraja, który ma 20% rynku i 72 miliony zysku. Tylko, że od roku połowa BRW należy już do Austriaków. W rynku telefonii komórkowej mamy czterech głównych graczy. T-Mobile z Niemiec, Orange z Francji, Play, który obecnie należy do francuskiego koncernu Iliad oraz Plus, który jest własnością Zygmunda Solorza-Żaka. Zysk zagranicznych telekomów to razem 1 200 000 zł. W Polsce jest obecnie 30 komercyjnych banków. Z tego polskie są tylko PKO Bank Polski, PKO z Żubrem, Alior Bank, BOŚ, Bank Pocztowy i Velobank. Cała reszta w latach 90. była sprywatyzowana. ING Bank Śląski trafił do Holendrów, Bank Handlowy do amerykańskiego Citibanku, a Bank Zachodni do hiszpańskiego Santandera. Ciekawym przykładem jest tu Bank PKO. W 1999 roku sprzedaliśmy go za 4 miliardy złotych. W 2017 zrepolonizowano bank z Żubrem za 10,6 miliarda złotych. Tym samym w polskie ręce trafiło 13% rynku i rocznie około 1,7 miliarda złotych zysku. Tylko pamiętajmy, że w latach 90. sprzedaliśmy 50% banku Włochom, a teraz odkupiliśmy 33% banku. Więc opłacalność całego biznesu jest mocno dyskusyjna. Ogólnie firm, które były polskie, ale je sprzedano, była cała masa. Jeżeli chcecie taki odcinek, dajcie znać w komentarzu. Czy w końcu zyskaliśmy, czy straciliśmy na Unii? Wiele osób, widząc, że kolejne firmy w okolicy są przejmowane przez zachodni kapitał, jednoznacznie stwierdziła, że transformacja ustrojowa lat 90. to była bandycka prywatyzacja i po prostu wyprzedaż majątku narodowego za bezcen. Co by się stało, gdybyśmy szczelnie chronili nasz rynek, mielibyśmy dzisiaj zacofane rolnictwo i bylibyśmy jeszcze biedniejsi niż Białorusini czy Ukraińcy przed wojną? Nierentowne polskie firmy i tak by musiały upaść, jednak mieliśmy prywatyzację i jednocześnie największą w Europie deindustrializację. Przez to mieliśmy nowe sklepy, biura, usługi specjalistyczne, zachodnie korporacje, a w tle palenie opon, blokady rolników, bezrobocie i alkoholizm w małych miasteczkach, bo właśnie zamknięto jedyny zakład. Ile spłynęło do Polski bezpośrednich inwestycji zagranicznych? Od 90 do 2021 roku. Było to 359 miliardów dolarów. Na wykresie widać, że im bardziej się otwieraliśmy, tym ich było więcej i średnio wynosiły 3 do 4% naszego PKB. Najwięcej inwestowali w Polskę Niemcy, na drugim miejscu była Francja, następnie Holandia i Stany Zjednoczone. Polskie inwestycje w Polsce to 52 miliardy złotych. To ile na nas zarobili? W 2021 roku hiszpańskie firmy wysłały z Polski do centrali 14,1 miliarda złotych. Niemieckie firmy do Berlina wysłały 13,5 miliarda, a holenderskie wysłały do siebie 12,7 miliarda złotych. Nasze polskie inwestycje z zagranicy przyniosły znowu do naszej Rzeczpospolitej zyski w wysokości 7 miliardów złotych. Dodatkowo od 2004 do 2020 roku dostaliśmy z Unii 123 miliardy euro. Poszły one na modernizację dróg, szkół, szpitali, domów kultury czy budowę oczyszczalni. Wszystko to w zamian za otwarcie się na Europę Zachodnią. I zatem, czy obecnie polska gospodarka jest kolonią, czy też jest dobrze, a po prostu narzekamy? Spójrzmy na handel. Eksportujemy 320 miliardów dolarów rocznie. Są to głównie części samochodowe, baterie elektryczne, meble i wyświetlacze. Głównie do Niemiec, Czech, Francji, Anglii i Włoch. Importujemy zaś zawartość 350 miliardów auta, ropę naftową, części samochodowe, sprzęt nadawczy oraz leki. Z Niemiec, Chin, Holandii, Włoch i Czech. Przez lata mieliśmy ujemny bilans handlowy, czyli więcej kupowaliśmy z zagranicy niż sprzedawaliśmy. To się zmienia w ostatnich miesiącach. W lutym 2023 roku mieliśmy 10 miliardów złotych na plusie. Ale jest to wyjątek.
ponieważ sprzedajemy głównie podzespoły do gospodarki niemieckiej, podobnie jak inne kraje regionu. Zatem największe marże pozostają w Berlinie, Frankfurcie czy Monachium. Po drugie, warunki pracy. Ściąganie firm do Polski po upadku komuny miało duże przełożenie na nasz rynek pracy. Zarobki w firmach zagranicznych do dzisiaj są średnio wyższe o 2000 zł względem polskich. Nasza produktywność wystrzeliła i przez 30 lat zwiększyła się o 130%. Najczęściej zagraniczną flagę znajdziemy w dużych firmach. Aż połowa firm powyżej 250 pracowników nie jest polska. W całym kraju były historie o przejmowaniu państwowych firm przez zagraniczne koncerny za tą słynną złotówkę. Często były to malwersacje wewnętrzne prowadzone przez Polaków, przez co pierwsza dekada wolnej Polski to był czas mafii, nalotów policji oraz głośnych spraw sądowych. Wiele zakładów była na tyle nierentowna i zacofana, że i tak czekały ją dwie drogi. Albo pójść pod młotek i przyjąć niemieckiego właściciela, albo zabić okna dyktą i zwolnić całą załogę. Głównym zarzutem jednak było przejadanie pieniędzy przez rząd pochodzących z prywatyzacji. I przez to mówi się, że można by uniknąć 1,5 miliona bezrobotnych przez lepsze decyzje prywatyzacyjne. No i czas na finalną diagnozę. Koncentracja naszej gospodarki, czyli to jak bardzo jesteśmy uzależnieni od jednej firmy, nie jest wcale najgorsza w regionie. W porównaniu do Szwedów, Duńczyków czy Niemców wypadamy nawet dość zdrowo, bo tam ponad połowę rynku detalicznego zajmuje jeden podmiot. Różnica jest taka, że jest on najczęściej rodzimy, a u nas nie. Nie zmienia to jednak faktu, że dla gigantów z Beneluxu, Francji czy Niemiec byliśmy i jesteśmy jedynie podwykonawcą, który robi to samo, tylko za 3 razy mniejsze pieniądze. Wpuszczenie obcokrajowców na nasze podwórko było jedynym wyjściem, by szybciej się rozwijać, ale teraz, żeby przebić średnią unijną i realnie stać się konkurencją dla Francji, Anglii czy Niemiec, musimy sami tworzyć duże firmy, sami wymyślać innowacje i sami na nich zarabiać, a nie montować to, co wymyślą sąsiedzi. Jednak polskie firmy nie są aż tak chętnie wpuszczane do Niemiec czy Holandii. Wszelkie próby budowania tam zakładów czy biur są utrudnione, no i nigdzie w Europie nie znajdziemy w centrum miast wielkich blaszanych hal supermarketów. I jest to pewien symbol korporacyjnego kolonializmu. Żadna polska firma nie zbuduje hipermarketu w centrum Berlina czy Amsterdamu. Na to zgody nie będzie. W drugą stronę już niestety jest to bardzo powszechne. A czy wasza miejscowość zyskała na transformacji, czy było bezrobocie i bieda?